Reprezentanci opozycji do Sejmu podążają własną drogą, natomiast do Senatu idą razem. Pokazują jedność i, jak deklarują, wspólnie będą walczyć o pozycję województwa śląskiego w kraju. I właśnie o tych wspólnych celach, Katowicach jako ikonie Śląska i o istocie paktu senackiego rozmawiali w samym sercu aglomeracji. A że Mijanka to typowy scenariusz kampanijnej końcówki, w centrum Katowic pojawili się także kandydaci partii rządzącej. Karolina Komada. Reprezentują różne partie polityczne, ale do Senatu wybierają jedną drogę. Szliśmy jedną pięścią i tą pięścią stoimy przeciwko temu, co Prawo i Sprawiedliwość robi z samorządnością. I w walce o Śląsk i jego rozwój ma im pomóc wspólny kandydat do Senatu. Tam, gdzie mamy do czynienia z ordynacją większościową, tam zdecydowanie lepsze jest wystawienie tak zwanej jednej listy, jednej drużyny, czyli wspólnoty kandydatów paktu senackiego. Bardzo dobrze, że w Katowicach ten pakt nie został złamany i bardzo dobrze, że Maciek jest jedynym kandydatem firmowanym właśnie przez i samorządowców, i wszystkie ugrupowania opozycyjne. Śląsk, śląskość, godka śląska jest wartością. Maciek na każdym froncie i na każdym kroku o to walczy. Cała demokratyczna opozycja deklaruje uznanie śląskiego za język regionalny czy Ślązaków za mniejszość etniczną. Złożyłem ustawę o mniejszości etnicznej, dopisaniu śląskiej mniejszości etnicznej do ustaw, do mniejszości, które w Polsce funkcjonują. To jest dla mnie bardzo ważne i dla mnie jest też bardzo istotne, że ta moja ustawa, którą złożyłem, zyskała poparcie i premiera Tuska, i pana Szymona Hołowni, i pana Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście cały klub Lewicy ją podpisał, więc mamy tutaj ogólnopartyjne porozumienie opozycji w tej sprawie właśnie, że mniejszość etniczna śląska będzie uznana i jest to kwestia historyczna. Oczywiście jest to deklaracja, żeby tego dopilnować, żeby to dowieść, trzeba polityków prośląskich i śląskich w parlamencie. Opozycja chce też decentralizacji władzy i tego, by to samorządy decydowały o środkach unijnych. W samych Katowicach wiele inwestycji nie byłoby możliwych, gdyby nie dofinansowania. Według samorządowców te lokalne inwestycje wpływają nie tylko na wizerunek śląskich miast, ale też całego kraju. Ogromny impact rozwojowy, nie tylko tu w Katowicach, ale w wielu innych miastach. Przecież wiele inwestycji, wiele wspaniałych rzeczy powstało właśnie dzięki środkom unijnym i możliwości zaangażowania tych środków unijnych. Kolejne nasze plany, które są z budową dzielnicy nowoczesnych technologii. Przecież tam też są środki unijne zagwarantowane w wysokości ponad 300 milionów złotych. To są naprawdę pieniądze, po które trzeba sięgnąć po to, żeby stwarzać coraz większą jakość życia dla naszych mieszkańców. Polepszenia sytuacji w regionie chcą też kandydaci partii rządzącej. Ci jednak nie zgadzają się z wieloma rozporządzeniami unijnymi i przypominają, co już zrobili dla regionu. W ostatnich latach nasze województwo bardzo się rozwinęło. Są pewne mierniki, które obrazują to, w jaki sposób Śląsk się rozwijał i całe województwo. Między innymi takim kluczowym miernikiem jest stopa bezrobocia. Otóż kiedy przejmowaliśmy władzę, ta stopa bezrobocia była grubo powyżej 8% tutaj w województwie śląskim. Dzisiaj, szanowni państwo, wynosi 3,6%. W mieście Katowice było 4% prawie bezrobocia. Dzisiaj to jest 1%. To jest najlepszy miernik obrazujący, że gospodarka rozwija się. Wspólnym mianownikiem, bez względu na reprezentowane ugrupowanie, jest namawianie wyborców do tego, aby nie stali z założonymi rękami i zagłosowali w najbliższą niedzielę.